Cześć, witam Was wszystkich w nowym filmie na moim kanale. Jak widzicie, dawno mnie tutaj nie było, dosyć dawno, patrząc na to, z jaką częstotliwością ostatnio pojawiały się filmy. Ale to wszystko przez to, że mamy teraz zmianę pogody i ja przez to czuję się okropnie, ponieważ zawsze jak zmienia się pogoda, tak diametralnie, no bo wiadomo, ostatnio były upały i teraz jest deszczowo i szaroburo, to zawsze mam jakieś takie dolegliwości, a to nie głowa boli, a to jest mi słabo i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który już był na moim kanale, którego właściwie pierwsza część była na moim kanale. I są to seriale, które polecam. Jeżeli nie widzieliście tamtego filmu, to Was serdecznie zapraszam. Dodam Wam link w opisie. Albo możecie już teraz sobie kliknąć tutaj w adnotację i obejrzeć najpierw pierwszą część. W tej pierwszej części polecam seriale Netflixowe typowo, a teraz przychodzę z takimi trochę innymi serialami i serialami, z którymi jestem dłużej, niż z tymi, które właśnie polecałam Wam w tym pierwszym filmie. I pierwszym serialem, o jakim tutaj chcę Wam powiedzieć, jest to serial Jak poznałem Waszą matkę. I to jest jeden z tych seriali 20-minutowych, tych wiecie, typu Przyjaciele, czy Dwóch i Pół, to się jakoś nazywa chyba ten serial. Taki sitcom. Jest to właśnie serial opierający się na takich raczej żartach sytuacyjnych. A opowiada on właśnie, tak jak z tytułu może wynikać, o historii, jak taki powiedzmy główny bohater poznał matkę dzieci, którą opowiada tą historię. Mimo wszystko historia nie jest oparta tylko na poznawaniu tej matki, ale są również przedstawione takie poboczne wątki jego przyjaciół. Właściwie one nie są aż tak bardzo poboczne, ponieważ też się często przewijają. I jakby historie tych przyjaciół też mają wpływ właśnie na całą tą historię poznania matki. Serial może wydawać się głupawy, ale według mnie jest naprawdę fajny i mimo tych żartów jest tam dużo takich wątków życiowych, ponieważ pojawiają się też jakieś smutne rzeczy, smutne historie i to nie jest też tak, że ten serial jest takim głupawym serialem do pośmiania się, ponieważ ma też różne morały w sobie i przedstawia takie historie, które każdemu mogłyby się przydać. Zaletą tego serialu, tak jak na pewno w większości takich seriali 20-minutowych, jest to, że można go oglądać losowo. Moglibyście włączyć jakikolwiek losowy odcinek i tak naprawdę nie czuć się, jakbyście oglądali ten serial pierwszy raz, tylko właśnie wczuć się w tą historię, ponieważ są tam jakieś delikatne nawiązania z wcześniejszych odcinków. Jeżeli to nawiązanie jest takie bardziej potrzebne w danym odcinku, to oni Wam zrobią retrospekcję z poprzedniego odcinka i tak będziecie wiedzieć, o co chodzi. Wiadomo, że jeżeli oglądacie ten serial cały czas, odcinek po odcinku, no to jest tak, że będziecie rozumieć więcej żartów, większą ilość żartów, ponieważ te żarty też są często powiązane z fabułą, która była wcześniej. Według mnie ten serial jest naprawdę pełen dobrego humoru. Jest to taki humor, który mnie śmieszy, a szczerze powiem Wam, że jest mało rzeczy, które naprawdę śmieszą mnie w serialach czy w filmach, bo ja takiego głupawego, ściśle głupawego humoru nie lubię, lubię właśnie jak jest, te żarty są takie na poziomie, ale mimo wszystko śmieszne. Jest tam ukazane takie życie amerykańskich dorosłych, wiecie, oni chodzą sobie na piwo, codziennie praktycznie siedzą sobie w barze, rozmawiają, podrywają, ale mimo tego jest też ukazane właśnie takie dążenie do ustatkowania, więc tak jak mówiłam wcześniej, mimo tego, że jest to taki sitcom, serial, wiecie, śmieszny, który ma nas rozbawić, to oprócz tego życia takiego zabawy dorosłego, jakiegoś śmiania, naśmiewania się z pracy, to jest też taki wątek właśnie ustatkowania tego, jak ludzie dążą do tego i jak bardzo chcieliby mieć taki swój kąt i swoją rodzinę. No i to by było na tyle z tego serialu, z serialu Jak poznałem Waszą matkę. Jest to taki fajny serial, żeby sobie usiąść wieczorem do jakiegoś jedzenia, czy do czegoś dobrego do picia i właśnie usiąść, wyłączyć się i no po prostu się zrelaksować. No i kolejnym serialem, który mam Wam do powiedzenia, jest Teoria Wielkiego Podrywu. Jest to serial, który zaczęłam oglądać dosyć niedawno, kiedy pokończyły mi się wszystkie inne. Myślę, że fabuła nie do końca może wszystkich od początku zainteresować, ponieważ serial opowiada o czworgu przyjaciół, którzy są naukowcami i oni nie do końca radzą sobie z kontaktami z ludźmi. Są tak zwanie potocznie nerdami, interesują ich gry, jakieś wiecie, filmy science fiction, gry planszowe, komiksy, jest to także sitcom, czyli właśnie odpiera się na żartach sytuacyjnych. Odcinki trwają 20 minut, także też jest to fajny serial, żeby włączyć sobie wieczorem na szybko do jedzenia. Czy właśnie nawet jak nie macie zbyt dużo czasu i nie chcecie włączać 40-minutowych seriali, żeby sobie włączyć taki, usiąść, pośmiać się i wrócić do dalszych obowiązków. Bardzo często występują tam żarty naukowe, także myślę, że niektórzy mogliby ich nie zrozumieć. Ja sama często nie rozumiem tych żartów, co może przeszkadzać, ale z drugiej strony może być to fajną opcją dla ludzi, których interesuje fizyka, matematyka i nie lubią oglądać takich seriali, których żarty skupiają się tylko na dziewczynach i ich atutach. Oprócz żartów na tematy naukowe jest tam też dużo różnych żartów i nawiązań do
science fiction, do komiksów i są tam nawet spoilery do niektórych filmów i seriali, także uważajcie, jak będziecie oglądać. Mimo tego, że tematyka żartów czasem może być trudna, to myślę, że ten serial jest skonstruowany tak, żeby trafił do każdej osoby i żeby każda osoba znalazła w nim coś dla siebie. Mamy tam też zderzenie różnych kultur, kultur religijnych, ponieważ mamy tam Żyda, Hindusa, no i katolików, rzecz jasna. Także można też fajnie sobie zobaczyć, jak to tam mogłoby wyglądać. Są też właśnie żarty jakieś odnoszące się do tego, ale nie jest to też nic takie rasistowskie, żeby ktoś się mógł obrazić, tylko właśnie też skonstruowane jest w taki sposób, żeby to bawiło. I właśnie te żarty przypominają trochę żarty z filmu, który Wam też polecałam, Za jakie grzechy, dobry Boże. Więc jeżeli też interesują Was takie, nie interesują, jeżeli śmieszą Was takie żarty, no to myślę, że też znajdziecie coś dla siebie w tym serialu. Oprócz tematyki nerdowskiej mamy też wątki miłosne, jest właśnie w śmieszny sposób ukazanie tego, jak mężczyźni, taki typ mężczyzn zachowuje się w stosunku do kobiet, z jakimi problemami mogą się spotkać właśnie w kontakcie z kobietami. Tak jak już Wam wspominałam na początku, jest to zdecydowanie serial, żeby sobie usiąść wieczorem, wychillować i wiecie, tak, czy nawet do jedzenia, jak nie macie za dużo czasu, także te dwa seriale myślę, że są takimi serialami bardziej lekkimi. No i na koniec zostawiłam sobie moją miłość serialową. Tak, serial, który jest moim ulubionym. Myślę, że odkąd obejrzałam ten serial, no jestem w trakcie oglądania, ponieważ się nie skończył, to mogę szczerze powiedzieć, że jest to mój ulubiony serial i nigdy wcześniej nie widziałam tak dobrego serialu. Ale może powiem Wam też, o jakim serialu mówię, i jest to serial The Walking Dead. Nawet nagrałam Wam taki storytime ze spotkania z aktorami, więc ten film też podlinkuję Wam na dole. I tutaj możecie sobie kliknąć i obejrzeć, bo tam też trochę opowiadałam o tym serialu. Po opisie na Filmwebie można wywnioskować, że właśnie jest to serial, no i właściwie tak jest. Jest to serial opowiadający o apokalipsie zombie. No w pewnym momencie po prostu na ziemię spadła klęska, wirus, który zamienia ludzi w zombie. Po tym jak oni umrą, stają się zombie. I tematyka dosyć popularna, bo są różne filmy i różne seriale również opowiadające o zombie. I szczerze powiem Wam, że jak przeczytałam opis, to niezbyt chciałam oglądać. Wtedy akurat skończył nam się jakiś serial czy coś. W każdym razie nie mieliśmy co oglądać i chcieliśmy zacząć coś nowego. I właśnie ktoś tam, nie wiem, ktoś z moich znajomych oglądał właśnie The Walking Dead i jakieś inne seriale, które również mi się podobały, więc stwierdziłam, że mogę spróbować. Skoro ogląda to osoba, która naprawdę ma fajny gust, jeżeli chodzi o filmy i o seriale, to czemu nie spróbować? I to był strzał w dziesiątkę. Powiem Wam, że od pierwszego odcinka, tak jak byłam sceptycznie nastawiona, tak się zakochałam w tym serialu. I już po pierwszym odcinku chciałam oglądać więcej, więcej, więcej i jakby to do tej pory zostało. Tak, oprócz tego, że ten serial jest o zombie, to myślę, że takim największym i głównym wątkiem jest to, jak ludzie chcą przetrwać i jak zmieniają się pod wpływem takich kryzysowych sytuacji. Właśnie pokazuje to, jak ludzie zachowują się w trakcie jakiejś klęski, jak właśnie muszą podejmować jakieś różne, dziwne, często ciężkie dla nich decyzje i jak próbują właśnie przetrwać. Powiem Wam, że teraz opinie są podzielone, nie będę Wam tutaj żadnych spoilerów rzucać ani nic, ale tak jak mówię, jak dla mnie ten serial nie jest o apokalipsie zombie i nie jest to tym głównym wątkiem według mnie, tylko mnie w tym serialu najbardziej wciągnęło to, że czasem tak macie w niektórych serialach, w niektórych bardziej, w niektórych mniej, że się zżywacie z bohaterami i on jest tak skonstruowany, że jesteście w stanie naprawdę poczuć się właśnie jakbyście byli częścią jakiejś grupy. Powiem Wam na pewno jedną jeszcze rzecz, o której powinnam wspomnieć, że dopóki nie przyzwyczajicie się do tego, jak ten serial jest obrzydliwy, to możecie mieć troszeczkę problemy. My często właściwie zazwyczaj oglądamy seriale do jedzenia i powiem Wam szczerze, że paru razy chciało mi się wymiotować podczas tego, jak oglądałam ten serial, ale to później przeszło i nie było aż tak źle, bo później myślę, że im dalej, tym mniej jest takich scen obrzydliwych, ale na pewno musicie się przygotować na to, że takie sceny są. I już się trochę zapętliłam, nie wiem co mam więcej powiedzieć, jest to naprawdę moja szczera miłość przez to, jak bardzo się potrafiłam zżyć z tymi bohaterami i jak bardzo, no nie wiem, no ten serial stał się częścią mojego życia i na pewno też macie takie seriale, które tak sprawiają, że też się tak czujecie. Tak jak mówię, serial opowiada bardziej o przetrwaniu, o ludzkich jakichś tragediach, konfliktach i o tym, jak właśnie ludzie zmieniają się pod wpływem ciężkich sytuacji. Jak z człowieka, który może być kiedyś, wiecie, kochającym ojcem, czy jakimś dobrym nauczycielem, czy jakimś, no nie wiem, kimś,
psychologiem, nagle staje się osoba, która mogłaby zrobić wszystko, żeby dostać jedzenie, nie wiem, wyrżnąć całą grupę czy coś takiego i właśnie fajnie jest pokazany w sposób psychologiczny to, jak ludzie się zmieniają. No dobra, to by było na tyle, nagadałam się okropnie, bardzo dużo. Mam nadzieję, że przebrnęliście przez ten film i że coś z tego filmu wyszło, bo było to naprawdę trudne. Zresztą po takiej przerwie naprawdę ciężko mi jest się otworzyć znowu przed aparatem, ale mam nadzieję, że z im dalszym filmem będzie to coraz lepsze i będę się coraz lepiej czuć przez tą pogodę. Jeżeli podobał Wam się ten film, to możecie zostawić łapkę w górę i bardzo, bardzo zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, możecie sobie tutaj kliknąć albo ewentualnie po prostu później po skończeniu filmu zasubskrybować mój kanał i będziecie na bieżąco. Ja filmy staram się dodawać co 2 dni, teraz miałam przerwę co 2, co 3 dni, ale raczej mam właśnie taki rozkład moich filmów. Także mam nadzieję, że jeszcze raz, że film Wam się spodobał i że poleciłam Wam jakieś seriale, te 2 takie luźniejsze, a The Walking Dead jest raczej takim cięższym serialem, do którego trzeba przysiąść. No i na pewno nie jest to serial odstresowywujący. No dobra, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!